zamek Drakuli, w którym nigdy nie było Drakuli. Ale mostek jest taki, że wiecie co? Mamy wątpliwości, czy możemy tam przejechać. Wcale bym się nie zdziwiła, jak w krzakach siedział, jak brałam prysznic. Wzięłam klapeczki, se założyłam, a my tu będziemy pod górę szli. Potem jak ja widzę tych młodych chłopaków, którzy się tam nie mogą wgramolić, to zaczynam mieć wątpliwości. Wow, po prostu nawet... No, już zapomniałam, co chciałam powiedzieć, słuchajcie, no pięknie jest. Cała historia jest po prostu z palca wyssana. Ale mostek jest taki, że wiecie co? Mamy wątpliwości, czy możemy tam przejechać. Dawaj. Bardzo fajny nocleg mieliśmy tutaj z pięknym widokiem na małe miasteczko Bran, a na końcu my widzimy zamek, który jest taki stąd, z tej odległości, ale wygląda bardzo malowniczo, tak ułożony w górach, otoczony górami. No właśnie, wiecie, to nasze auto daje nam tą swobodę, że możemy wjechać w to miejsce. Akurat można wjechać tylko i wyłącznie samochodem terenowym, bo po drodze przejeżdżaliśmy przez taki mostek i potem był taki podjazd. Raczej inny samochód nie dałby tutaj rady. Ci, którzy oglądają dłużej, wiedzą, że ja umieszczam pineski. Wiele z naszych pinesek jest dostępnych dla wszystkich samochodów, a tam, gdzie się nie da, tak jak tutaj, to ja piszę, że tylko samochód terenowy. Często daje alternatywę, jakieś inne miejsce w pobliżu, gdzie inne samochody mogą się zatrzymać, wany czy kampery. Ale wiecie co? Chciałam Wam jeszcze pokazać moje dzisiejsze odkrycie. Skrzyp polny. Młody skrzyp polny. A skrzyp jest dobry na włosy i na paznokcie. Tak więc oczywiście pozbieram trochę i będzie herbata. Nocleg tutaj kosztował nas paczkę papierosów, bo przyszedł pan. Proszę. No syn. Wszystkiego dobrego, dziękujemy, papa. Papa. Pa. Wcale bym się nie zdziwiła, jak w krzakach siedział, jak brałam prysznic. Ale on dobrze nie widzi. Nie bój się, to by zobaczył. Turn left. Raz się udało, drugi raz się uda? Nie wiem, czy drugi raz się uda, ale raz się nam udało przejechać. Kurwa macie, ale on brzmi ten mocny jak jest. Na styk. Ale te wszystkie kładki, one po prostu latają luźno. Witamy w cywilizacji.
No, tu się zaczyna kolejka do kasy, ale my nie chcemy kupić biletu. Chodź, zobaczymy, czy przejdziemy i czy nas wpuszczą. A tam? Nie, tam. Bo ja wyczytałam na stronie, że można wejść tam do parku, tak, do ogrodu. No to co pytasz? Chodź, no to chodź idziemy razem. Nie, możemy wejść, faktycznie. Możemy wejść, widzisz, popatrz tutaj sobie, możemy wejść, bo kolejka jest do kasy, a tu zresztą zaraz pytamy pana. Jak się nie zatrzyma, to i po prostu idzie. No to taką niedźwiedzim sposobem weszliśmy do środka. No to jakaś restauracja pewnie. Dużo ludziom pyta. Idzie się, kurwa. Po niedźwiedziemu idzie się. Nie wiem, czy słyszeliście, ale niedźwiedź powiedział, nie pytaj się, tylko idź. Jak cię zatrzyma, to wtedy będziesz się pytać. No i jesteśmy w środku. Chcieliśmy tutaj chociaż zobaczyć dookoła. O, fajnie, bo można tam podejść trochę na górę. Tak więc jest i on jest ten zamek Drakuli, w którym nigdy nie było Drakuli. Nie będę tu nie wiadomo jak filmować, bo wyobraźcie sobie, że żeby wejść do środka i robić zdjęcia, to jest dodatkowa opłata. Co więcej, jeżeli te zdjęcia, ja oficjalnie powiem, że chcę wykorzystać, żeby zrobić film, to wtedy będę musiała zapłacić horrendalne pieniądze. Ja po prostu spojrzałam na stronę. W ogóle jest oficjalny zakaz używania zdjęć i filmów na social media. I wiecie co? Myślę, że nikt z tych ludzi, którzy tutaj przychodzą, nie wiedzą. No ale to pomijam, że tak powiem, tak? Jest jak jest. Pogadamy o tym, jak to się stało, że ten zamek Drakuli, w którym nigdy Drakuli nie było, jest najbardziej popularną atrakcją tutaj w Rumunii. Jak tutaj się przyjrzycie, to widać doskonale, jak zamek był rozbudowywany. No i te części, które dobudowywano, nie są spójne. Każda jest trochę inna, tak więc no, tak to bywało w tamtych czasach. Ja to nie bardzo lubię, takiego bałaganu, ale no, takie są uroki takich miejsc. No i co, Bella? Jak ci się podoba? I co? Jakie wrażenia? Z zewnątrz tupy nie urywa, nie? Nie, ani w środku. Kilka fajnych straganów, które mają ładne, tradycyjne rzeczy, takie rękodzieło. Ale jest też dużo plastiku, nie? Szkoda trochę. A
Ale lale, słuchajcie, prawie jak nasze krakowianki. No popatrzcie na tą, jaką ma chustę. Bardzo podobne. Ale taką lalę to ja sobie chyba kupię, wiecie, bo lubię takie właśnie lokalne lalki i chcę mieć taką kolekcję laleczek z różnych krajów świata i już mam kilka i wezmę chyba tą czerwoną. 25 lei to nie jest bardzo drogo. Dostała małą kąpiel, ona nie bardzo lubi, ale to potrzeba, żeby ją schłodzić. Kurczę, wiecie co, zaćmiło mnie i wzięłam klapeczki, se założyłam, a my tu będziemy pod górę szli. Myślałam, że tam będzie jakiś chodnik, no ścieżka, cholera, a tu taka po prostu zwykła droga w lesie. Wiecie co, po tym jak ja widzę tych młodych chłopaków, którzy się tam nie mogą wgramolić, to zaczynam mieć wątpliwości i tutaj ci ludzie sobie stoją i też czekają i się zastanawiają, patrzą, czy oni wejdą. A, on mówi, że po drugiej stronie jest trochę fajniejsza droga. No i weszłam, mogę powiedzieć, tak mniej więcej do połowy góry w swoich klapeczkach. Wprawdzie niedźwiedź poszedł po samochód, żeby podjechać, żeby mogła zmienić buty, ale nie będę szła dalej, bo powiem Wam szczerze, że trzeba byłoby mieć dobry aparat, wiecie, z teleskopem, z dobrym obiektywem, którego ja po prostu nie mam, więc czym dalej będę szła, to i tak już coraz mniej zrobię, ale to jakby jest drugorzędne, tak więc nie o to chodzi. Widzę, cieszę się, że przyjechaliśmy tutaj, że po prostu mogę zobaczyć na żywo, aczkolwiek podjęliśmy decyzję, że właśnie nie chcemy wchodzić do środka, dlatego że wiele opinii mówi, że to jest miejsce bardzo przereklamowane, na pewno bardzo zatłoczone i nie bardzo tanie. A swoją drogą obiecałam Wam, że powiem Wam troszkę więcej na temat tego miejsca i może to jest właściwy moment. Żebym nie była gołosłowna, to ja jestem tu na górce, a tam jest ten zamek Drakuli. Czyli jak widzicie, jestem dosłownie po prostu rzut beretem, można powiedzieć, od tego miejsca. Tutaj drugą ręką staram się zasłonić mikrofon, bo podwiewa wiatr, a chciałabym, żeby było mnie dobrze słychać. Znalazłam tutaj jakiś spokojny kącik, bo wiatr się rozhulał i nie da się gadać. A Wy już pewnie nie możecie się doczekać, choć jestem pewna, że wiele osób tą historię dobrze zna, ale być może ktoś nie wie, że w tym zamku nigdy nie było Drakuli. Cała historia jest po prostu z palca wyssana. Słuchajcie, to w ogóle jest zbieg kilku ciekawych historii. Po pierwsze to książki o Drakuli. Autor książki w ogóle nawet nigdy nie był w Rumunii. I historycy są pełni podziwu, jak świetnie połączył fikcję z prawdziwymi faktami. Naprawdę był bardzo oczytany i zrobił kawał dobrej roboty. I jest to świetna książka nie tylko właśnie pod względem fikcyjnym, ale także historycznym. I on umiejscowił Drakulę w zamku, który łudząco przypomina ten zamek w Bran. Tak więc w tym zamku Drakuli nigdy nie było, tego prawdziwego. Władimira nigdy tutaj nie było, nigdy tutaj nie mieszkał. Natomiast, ponieważ ten zamek łudząco przypomina to, co opisane jest w książce, to po prostu ktoś gdzieś, nawet nie wiadomo kto i gdzie i kiedy dokładnie,
ktoś gdzieś kiedyś powiedział właśnie, że to jest zamek Drakuli. I oczywiście ludzie zaczęli przyjeżdżać, no i zrobił się z tego fantastyczny biznes. Jest to dzisiaj najczęściej odwiedzany zamek w Rumunii, ale chciałam, żeby było tak, ale jest, jak na żywo, słuchajcie. Nie jestem jakąś tam profesjonalną speakerką, ale najpiękniejszy zamek podobno to jest całkiem niedaleko stąd i my właśnie chcemy pojechać ten zamek zobaczyć. Tutaj zawalony jest parking i poczekaj, ja muszę mu jakoś pomóc trochę. Tutaj jest miejsce. Uważaj na ten motor. Tu jest. Tak na styk. Dobra, ja pójdę z tyłu. Dobra, dawaj. O, akurat się wcisniemy i bardzo dobrze, bo samochód będzie stał w cieniu, bo no niestety psinka musi zostać w samochodzie. Zrobiliśmy jej bardzo długi spacer, więc może sobie... Dobra. Pięknie, jak zwykle. Super. Bilet za parking kosztuje 4 lei za godzinę lub 20 lei za cały dzień. Wiecie co? Bela strasznie nie lubi zostawiać sama w samochodzie i stoimy tutaj. Tam niedźwiedź kawałek bliżej samochodu i słuchamy, czy nie piszczy. Chwilę piszczała, ale chyba już się uspokoiła. Myślę, że możemy iść. Okej, idziemy. Bardzo fajny ten bazar. Bardzo mi się podoba, bo jest rękodzieło. No, tak powinno być. Pięknie. Super sprawa. Tu ma pani ładne bluzeczki. Ja właśnie chciałam sobie taką kupić, jakąś takie piękne, są haftowane, ale ja białej nie mogę kupić. I kupiłam sobie czarną taką sukienkę, przyda mi się na podróże, bo mogę do tego założyć leginsy i chodzić nawet w takich krajach, gdzie trzeba być całym pozakrywanym. Bardzo ładne. I jest ci on piękny, muszę wam powiedzieć, piękny.
szłoby się wadzić, który pałac, znaczy, przepraszam, zamek, który wygląda jak pałac. Szłoby się wadzić, który jest bardziej popularny, ten czy zamek Drakuli. Zamek Drakuli ze względu na, twierdziłam, na Drakulę. Natomiast ten jest po prostu najpiękniejszym zamkiem tutaj w Rumunii. Jest więc bardzo, bardzo popularny i bilet jest super drogi, naprawdę. Bilet do zamku Drakuli kosztował 50 lei. Tutaj za 50 lei możemy pooglądać tylko parter. A są trzy piętra. Za każde piętro trzeba zapłacić osobno i każde piętro kosztuje 50 lei. Czyli bilet jest 50, 100, 150 lei. Większość osób robi tylko pierwsze piętro, ale słyszałam, że naprawdę warto też zobaczyć pozostałe. My w takim razie pójdziemy na kompromis i zobaczymy dwa piętra. Pierwsze, ten parter i pierwsze piętro. Weszłam tutaj na dziedziniec, szukając bardziej cichego miejsca, bo jeszcze chciałam Wam powiedzieć parę rzeczy i patrzę, ale to... Wow, po prostu nawet... No, już zapomniałam, co chciałam powiedzieć, słuchajcie, no pięknie jest. Niedźwiedź stwierdził, że słowo na F tutaj użył, stać nas, kupimy pełen bilet na wszystkie trzy piętra, skoro żeśmy przyjechali i zdecydowaliśmy się, że chcemy zobaczyć tylko ten zamek. Bardzo, bardzo się cieszę. W środku nie będę za dużo nagrywać, bo tutaj znowu, jeżeli bym chciała nagrywać profesjonalnie to potem tam wykorzystywać, to ja musiałabym zapłacić takie horrendalne pieniądze. Natomiast na własny użytek można sobie tutaj robić zdjęcia i tak dalej. Tak więc jak Wy przyjedziecie, to spokojnie sobie możecie wszystko robić. No i nie mówcie, że ja robiłam i Wam coś pokazałam. Bardzo bogato zdobione, nawet drzwi, zobaczcie, drzwi, to po prostu normalnie nie wiadomo, gdzie oczy podzieć. I w takich miejscach uwielbiam ludzi w takich odblaskowych koszulkach, po prostu pięknie. O, takiej dziewczynie jak zrobię zdjęcie, to będziesz nawet ładnie. A nie mi w takiej koszulce wyskoczy. Zobaczcie tutaj na te zdobienia, na lustrze po prostu. Wow. W którą stronę nie zajrzysz, to po prostu jest zachwyt. Pięknie. Na samej górze są miejsca, apartamenty, gdzie mieszkały, no wiecie, wszystkie najważniejsze osoby na dworze. Te apartamenty, jak widzicie, są o wiele bardziej skromne, ale mimo to całkiem szykowne. Tam, tutaj w tym miejscu jest łóżko, taka kotara, tutaj jest część taka mieszkalna, a tam jest garderoba. Kurczę, studio flat. Super. Thank you.
powiem Wam, że wrażenia końcowe bardzo, bardzo pozytywne i polecam. Jeżeli ktoś chce przyoszczędzić, to może to trzecie piętro to niekoniecznie, bo tam to jest takie najmniej spektakularne. Natomiast pierwsze i drugie piętro koniecznie. I warto kupić ten bilet właśnie też na to pierwsze piętro, nie tylko na parter, dlatego że wtedy będziecie mieli widok na tą główną tą salę taką, gdzie przyjmowano wszystkich gości. W ogóle to taki najbardziej spektakularny pokój z całego tego zamku. Tak więc warto po prostu ten parter i pierwsze piętro sobie wziąć. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli ktoś ma bardzo napięty budżet i po prostu nie stać go na bilet, to i tak warto tutaj przyjechać, bo te wszystkie tutaj park, ten dookoła, wszystko można sobie pooglądać. Tam jest jeszcze taki drugi pałac, gdzie jest zrobiona restauracja, taki mniejszy budynek. Tak więc wszystko można sobie obejść i tak samo to już jest bardzo, bardzo ładne. Tak więc warto przyjechać, nawet jak nie zamierzacie wejść do środka. Dla osób, które za dużo nie wiedzą o Rumunii, no to takie miejsca są wielkim zaskoczeniem, że w ogóle nie tak sobie Rumunię wyobrażamy. I moim zdaniem właśnie warto zobaczyć. W każdym kraju staram się zobaczyć miejsca takie najbardziej spektakularne i takie miejsca zwyczajne po prostu, żeby mieć jakiś taki przekrój przez każdy kraj. Więc tutaj uważam, że koniecznie trzeba zajechać i zobaczyć. Szybciusko powiem jeszcze, że Rumuni generalnie rzecz biorąc nie mają nic przeciwko, nie uważają, że ten okres, kiedy byli pod zaborem, to był zły okres, dlatego że właśnie na dobrą sprawę to był czas rozkwitu. Wiecie, Rumunia była bardzo zacofana w porównaniu do krajów zachodu. I ten nowy król, który tutaj przybył, po prostu on stworzył całą infrastrukturę. Nie tylko pobudowali te piękne zamki, ale stworzyli drogi, tak? Jakiś system bankowy, wiecie, pocztę i takie rzeczy, które są po prostu ważne i istotne dla istnienia narodu. Tu na dole wieje chyba trochę mniej i możecie widzieć w tle ten piękny zamek. Jak wspomniałam, Dracula nigdy tutaj nie był. Nigdy tutaj nie mieszkał, to się spekuluje, że podobno tutaj przyjechał i w ogóle i kurwa wiatr wieje. Dobre.